Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Mam dzisiaj dla Was pomysły związane z biżuterią, którą można zrobić w prosty sposób w domu. I tutaj mam takie śmieszne rzemyki. Właściwie można nazwać rzemyki, chyba to są bardziej sznurki. I do tego jeszcze klamerkę biurową, czyli zwykły spinacz w kształcie serca. I z tego postaram się zrobić bransoletkę. Technika jest bardzo, bardzo prosta. Tutaj jej sobie wybrałam trzy kolory, mamy różowy, fioletowy i granatowy i do tego jest pasująca fioletowa klamerka i najpierw złożymy, a właściwie już złożyłam na pół te sznurki i biorę po dwa z każdego koloru, czyli mamy dwa różowe, dwa fioletowe i dwa granatowe. No i właśnie tam, gdzie się zginają, przekładamy przez klamerkę. I teraz musimy sobie ułożyć kolory, tak żeby były mniej więcej symetrycznie. Tutaj u mnie się zaczyna od fioletowego i przekładam fioletowy do środka. Teraz chwytam za drugi fioletowy i również przekładam do środka i przekładam ponad pierwszym. Teraz granatowy do środka. Chwytam za drugi granatowy i przekładam ponad tym pierwszym. I tak robimy w ten sposób serie kolorystyczne. Teraz różowy z jednej strony i różowy z drugiej strony. Fioletowy i fioletowy. Granatowy z prawej i granatowy z lewej. Musimy pamiętać, żeby dobrze naciągać, żeby było naciągnięte i tyle. I o kolejności kolorów. To jest bardzo, bardzo szybka technika. I po jakimś czasie mamy z jednej i z drugiej strony serduszka właśnie taki łańcuszek z trzech kolorów zrobiony. Tutaj odwiążę, zawiązałam supełek. Oczywiście musicie długość dopasować do obwodu swojego nadgarstka. Jeśli o mnie chodzi, to tyle wystarczy. I w tym miejscu zawiązujemy te końce. Jeśli chodzi o zakładanie i ściąganie tej bransoletki, nie będzie problemu. Po to nam służy klamerka. I końcówki obcinam z jednej strony i obcinam zaraz z drugiej strony. Musicie bardzo mocno ten supełek zawiązać, żeby się samo nie odwiązało. I widzicie, w taki prosty sposób można otworzyć bransoletkę. Mam nadzieję, że w podobny sposób można zamknąć. Trzeba trochę bardziej namęczyć, żeby ustawić serduszko pod dobrym kątem. Ale jak widzicie, tutaj też nie ma problemu. O, i bransoletka jest gotowa. A teraz drugi pomysł, również bardzo prosty, z plastikowymi kwiatkami. I teraz będę robić biżuterię z plastikowych kwiatków. Będzie mi potrzebny jeszcze pistolet, a raczej klej w pistolecie, pistolet może nie. I oprócz biżuterii mam
Oprócz plastikowych kwiatków mam jeszcze spinkę, mam broszkę, a właściwie samo zapięcie od broszki i różową tasiemkę. I zaczynamy od kwiatka numer 1. Najpierw nakładam klej na sam środek. A potem przyczepiam klamerkę. Następnie mam drugiego kwiatka i tutaj przyklejam go do spinki. I ostatni pomysł to jest tasiemka, właściwie jest taka rozciągalna tasiemko gumka. Możemy z tego zrobić albo bransoletkę, albo opaskę na włosy. I ja chyba zdecyduję się na drugi wariant. I w którymś miejscu po prostu przyklejamy kwiatka, a potem łączymy początek z końcem. I to by było na tyle. Zapraszam Was do oglądania innych filmików na naszym kanale.